to jest 2014 rok, to są dane, to są pieniądze, które wypływają z Polski i nie są płacone tutaj. Pamiętajmy jedną rzecz, że takie kraje jak Czechy, Węgry, Polska i Słowacja stały się krajami, które są krajami call center, są krajami obróbki pewnej różnego rodzaju produkcji, różnych maszyn i tak dalej. Jesteśmy rynkiem, który produkuje pewne rzeczy albo obsługuje pewne rzeczy. Nie jesteśmy wytwórcami w sensie, że mamy swoich narodowych koncernów dużych i tak dalej. Te koncerny, że tak powiem, to są dane Komisji Europejskiej, wykorzystują słabszą pozycję naszych krajów. Skończenie groźniejsze jest utrata zbawienia. Współcześnie zagraża ona coraz większej liczbie ludzi na skutek odrzucenia prawdy, na skutek odrzucenia Chrystusa, który jest prawdą, i na skutek odrzucenia Jego prawa miłości. Stąd pragnienie, aby w powszechnym świecie detronizacji Chrystusa Polska przeciwstawiła się Jego intronizacji. Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa za króla i pana podejmuje biblijną formułę przymierza Boga z narodem i wpisuje się w tradycję podobnych aktów, które miały miejsce w dziejach Polski i całego Kościoła. U nas w Polsce blisko jest nam do aktu jasnogórskich ślubów narodu polskiego, kiedy prymas wypowiadał słowa: zobowiązujemy się uczynić wszystko, żeby Polska była rzeczywistym kolestwem Maryi i jej Syna. Tytuł aktu ma formułę otwartą i powszechnie zrozumiałą. Wprawdzie nie zawiera słowa intronizacja, ale de facto chodzi o to, aby przyjąć Jezusa za króla i pana. Słowo jubileuszowy akt oddania się Chrystusowi, królowi i panu, wskazuje na szczególny moment. Tym momentem jest nadzwyczajny jubileuszowy rok miłosierdzia ogłoszony papieża Franciszka, a w naszej ojczyźnie jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. Możemy powiedzieć, że jubileuszowy akt zawierzenia Chrystusowi, królowi panu, jest zwieńczeniem wszystkich dążeń intronizacyjnych Jezusa Chrystusa w Polsce i w naszym narodzie, ale jest też jednocześnie początkiem nowej drogi, jest początkiem wielkiego dzieła wprowadzania Chrystusa do naszej codziennej rzeczywistości. Aż musi się w tym momencie przypomnieć słowa Jana Pawła II na początku jego pontyfikatu: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych oraz kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się. Te słowa wypowiadamy dzisiaj, prosząc Boga o to, abyśmy mieli odwagę zrobić następny krok. Skoro już przyjęliśmy Jezusa Chrystusa za króla i pana, podejmijmy więc zadanie codziennego wyznawania, że on rzeczywiście jest panem naszych serc, naszych myśli i naszych uczuć. Od Maryi, naszej Pani Królowej, chcemy uczyć się spoglądania na wszystkie wymiary życia oczyma wiary, szukając światła w prawdzie objawionej. I chcemy zagłębić świadomości, że w realizacji tego wszystkiego potrzeba Bożego wsparcia, trzeba modlitwy i ofiary. Dzielę odnowy oblicza Kościoła w naszej ojczyźnie. Dzielę odnowy oblicza człowieka. Dzielę odnowy oblicza społeczeństwa, relacji wzajemnych międzyludzkich, relacji pomiędzy najbliższymi w domu, w rodzinie, w pracy, w szkole. Próbuje się przeprowadzić pokój sobie tak, Polsko, ojczyzno moja. Niech te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II dodają nam dzisiaj otuchy i odwagi w realizowaniu wielkiego jubileuszowego aktu wybrania Jezusa Chrystusa za króla i pana. Bóg zapłaci. Mówił do nas ksiądz profesor Jan Machniak. Dziękuję za spotkanie. Na ten raz niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Postanowiła się podpisać pod stopę naszego przygotowania tej ustawy, skoro do tej samej ustawy poważne zamiary.
będzie. Także już raz przerabialiśmy propagandową akcję Anny Zalewskiej pod hasłem konsultacje. Konsultacje polegały na tym, że ona z tym planem nie zmieniła nic ani na jedno. Mimo że w którymś momencie organizacje społeczne w zasadzie prosiłem wyłącznie o jedno, żeby odsunęła tą reformę o rok, żeby się naprawiono na przyjrzeć, bo to jest cała masa różnych wyzwań. Od podstawy programowej, poprzez rejonizację szkół, poprzez infrastrukturę i budynki. To są naprawdę bardzo poważne sprawy. Pani minister wychowuje urzędowy optymizm, uważa, że nic się nie zdarzy, mają podstawę sobie w sposób. Pierwszy porządek jest taki, że minister Zalewska to reformę wprowadzi, tam nic ma ani nie zmieni, bo to jest zapisane w żelaznym programie PiS-u. Koniec, kropka, tak ma być, ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jest środek. Mówimy przede wszystkim o zmianie na przywrócenie liceum i pasek. Dokładnie, mówimy o zasadniczych kwestiach. Nie było jasne, jak się z tą reformą wprowadza, bardzo nie zgadzam, bo będzie nas bardzo potrzebna jako ojciec, który jest dzisiaj, mówię, że to jest bardzo potrzebne. Druga rzecz jest taka, że opozycja, czy jest jej świętym prawem, to widzę, że robią taki, no, skoro już tu wspomniał, że obszarze prywatnych wolę, gdyby to się chodziło do liceum. Tak, ale przemyślane, lepiej idzie. I za chwilę to powiem, i drugi element jest taki, że opozycja zrobi oczywiście zamkowaną, zrobi wszystko, żeby ta reforma zachodzić. I jeżeli się tym prawem będzie mówiła, że jest przygotowana taka, siaka, taka i tak dalej. I trzeci porządek, moim zdaniem najważniejszy. W drogi rządzie ma złą komunikację po prostu. Nie informujesz, nie objaśniasz. Kłócisz się z opozycją, mówisz, że jest źle, po prostu zajmij się komunikacją, zajmij się zamkiem informowaniem ludzi. Informuj, masz telewizję publiczną, masz radio publiczne, masz mnóstwo publikatorów. Mogę na takie trafić, że już tylko po to rząd będzie zapomniał o tym. Cały ten rząd mówi, że jest tak polityczny, że trzeba walczyć w tej sprawie, bo wie, jest taki reform, trzeba walczyć z opozycją. Nie, drogi rządzie, trzeba przekonywać ludzi, to jest najważniejsza rzecz, czy to jest klucz do zwycięstwa w następnych wyborach. Jeżeli jest ci do wyboru, to dobrze nie przyjechać się jako Wiktor na przykład na edukacji. Pewnie przy kolejnym, bo Łukasz Jedyński zamówił. Ale tak, w takim razie pytanie. Z jednej strony badania, jeszcze nie tak dawne badania, wydaje się, że z takich wakacji pokazywały, że poparcie dla zmiany w szkole, dla przywrócenia modelu podstawówka plus liceum było bardzo wysokie. Z drugiej strony, PiS ryzykuje, no ZMP jest jedną z największych organizacji, tak, jedną z tych kilku największych organizacji nauczycieli gromadzących bardzo dużą część chociażby lokalnej elity, tak, samorządowców. Ale tak dalej, sobie, coś wiadomo, że zadzieranie z nauczycielami jest kłopotem. Z drugiej strony jest to reforma, która ma ogromną popularność społeczną. Kto na tym wygra? Czy PiS na tym wygra, czy nie? Dwie rzeczy należy rozróżnić. Nie tylko przed wakacjami, ale nadal. Generalnie więcej Polaków popiera ten model 8 plus 4 niż popiera model z gimnazjami. I to się nie zmieniło. Natomiast to, czego Polacy się obawiają i obawiają się na różnych poziomach i w różnych grupach, to jest to, że wchodzimy z głową w reformę, która ma się rozpoczynać w roku szkolnym, który się zacznie za chwilę, podczas gdy nie widzimy żadnego śladu, że jesteśmy do niej przygotowani. Polacy po prostu obawiają się chaosu w szkołach. Natomiast odpowiadając na uwagę dotyczącą tego, drogi rządzie, ty informuj, no problem jest taki, że jak się nie ma o czym informować, to się nie poinformuje. Dziękuję. Łukasz Lipiński, Polityka Insight, pesymistyczny, i Grzegorz Jankowski, do rzeczy Superstacja, optymistyczny, a jak zawsze optymistycznie żegna Państwa Wiktor Świetlik. Minęła trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. W Polsce ma powstać migracyjne centrum kryzysowe. Taką deklarację złożył szef MSWiA Mariusz Błaszczak podczas warszawskiego spotkania ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. Ministrowie Polski, Czech, Słowacji i Węgier zgodnie powtórzyli, że system przymusowego przydziału uchodźców jest nieskuteczny i zaproponowali lepszą kontrolę granic i wsparcie uchodźców, ale poza Unią Europejską. Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie potwierdziło, że państwa naszego regionu nie godzą się na obecny system alokacji migrantów. Na 160 tysięcy osób, które miały być rozdzielone do państw Unii Europejskiej, z danych, jakie posiadamy, rozdzielono dotychczas tylko ponad 6 tysięcy osób. Mówił szef polskiego MSWiA Mariusz Błaszczak. Grupa Wyszehradzka chce przekonywać do rozwiązań, które są skuteczne, mówił słowacki minister Robert Kaliniak. A preto efektywna solidarita jest właśnie cesta, gdzie chcemy naznać
Efektywna solidarność to jest właśnie droga, jak rozwiązać sytuację z naciskiem na prewencję, zapobieganie, na politykę powrotów. W Polsce ma powstać migracyjne centrum kryzysowe, które ma integrować wysiłki w pomocy uchodźcom, ale poza granicami Unii. Tam, gdzie są uchodźcami, w Libanie, w Jordanii, chodzi o koordynację tych działań, chodzi o przeznaczenie również pieniędzy. Kraje Wyszehradu liczą, że w ten sposób do swoich racji uda im się przekonać także państwa północno-zachodniej Europy. Mariusz Piśniewski, Polskie Radio. Na 9 lat więzienia skazał Łęczycki sąd 61-letniego Jana A., ojca w rodzinie zastępczej. Mężczyzna wielokrotnie znęcał się, molestował seksualnie podopiecznych. Jego żona, Bożena A., oskarżona o znęcanie się nad podopiecznymi, spędzi za kratkami 2,5 roku. Oprócz kary więzienia, mężczyzna nie będzie mógł dożywotnio zajmować się wychowaniem dzieci i ich opieką, mówi sędzia Sądu Rejonowego w Łęczycy Marzenna Milczarek. Na podstawie artykułu 95 orzeka wobec oskarżonego Jana A. środek zabezpieczający w postaci umieszczenia go po odbyciu kary w zakładzie zamkniętym w celu przeprowadzenia terapii farmakologicznej lub psychoterapii zmierzających do zapobieżenia ponownemu popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Prokurator Monika Piłat była zadowolona z wyroku sądu. Kara, która została wymierzona, oscyluje w górnych granicach zagrożenia przewidzianego za to przestępstwo. W związku z tym prokuratura jest usatysfakcjonowana wydanym wyrokiem, przynajmniej jeżeli chodzi o karę. Środki karne i zabezpieczające. Obrońca oskarżonych zapowiedział, że po zapoznaniu się z pisemnym wyrokiem sądu nie wyklucza apelacji. Maleje liczba Polaków rozważających wyjazd do pracy za granicę. Jak wynika z 5. edycji raportu Migracje zarobkowe Polaków, opublikowanego przez Work Service, tylko 12% potencjalnie aktywnych lub aktywnych zawodowo rodaków rozważa taki wyjazd w ciągu najbliższego roku. Jak podkreśla Andrzej Kubisiak z Work Service, ten najniższy w historii badania wynik związany jest z wyraźną poprawą sytuacji na rynku pracy. Wpływ ma również niestabilna sytuacja w Europie oraz decyzja o Brexicie. 17% Polaków, którzy rozważają wyjazd do pracy za granicą, chcą wybierać kierunek niemiecki, ale to jest o połowę niższy wynik niż jeszcze był na początku tego roku. Również spadło zainteresowanie wyjazdem do Wielkiej Brytanii. To pokazuje, że te główne kierunki, gdzie wyjeżdżamy do pracy, wiążą się z niebezpieczeństwem, czy to politycznym, czy terrorystycznym. Po raz pierwszy w historii badania Polacy wskazali na Stany Zjednoczone jako miejsce, do którego chcieliby emigrować, zwraca uwagę Krzysztof Inglot z Work Service. Zapowiedź dla polskich obywateli, którą złożył prezydent elekt Donald Trump, czyli zniesienie obowiązku wizowego. Jeżeli to się dokona, to się może pojawić nowa wielka fala imigracji amerykańskiej, jeżeli chodzi o nasz kraj. W badaniu chęci emigrowania do Stanów Zjednoczonych zadeklarowało 8% respondentów, tyle samo co do Hiszpanii i Norwegii. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Część amerykańskich miast nie zamierza podporządkować się zapowiadanemu zarządzeniu Donalda Trumpa, by zatrzymać i deportować tych nielegalnych imigrantów, którzy w przeszłości dopuścili się przestępstwa. Amerykańskie prawo stanowe w sprawie polityki imigracyjnej umożliwia Stanom podejmowanie własnych decyzji. Szacuje się, że w USA jest około 11 milionów nielegalnych imigrantów. Donald Trump zapowiedział, że w pierwszych 100 dniach swojego urzędowania zablokuje fundusze federalne dla tych amerykańskich metropolii, które zdecydują się chronić swoich mieszkańców nieposiadających uregulowanego statusu imigracyjnego. Miasta te nazywane są sanktuariami. Tylko Nowy Jork z tego powodu może stracić ponad 10 miliardów dolarów. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio podkreśla jednak, że nie zamierza rozbijać rodzin. Taką samą deklarację złożyły władze Chicago i podkreśliły, że nielegalni imigranci, w tym Polacy, mogą się czuć tu bezpiecznie. Za tym przykładem poszło miasto Santa Fe w Nowym Meksyku. Tamtejsi zarządcy podkreślili, że pomimo iż może na tym ucierpieć lokalny budżet, to nie pójdą na kompromis i będą chronić najwyższych wartości i praw wszystkich mieszkańców. Takie stanowisko mają również zarządzający San Francisco czy Baltimore. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Paklowski. Prognoza pogody. A my wracamy do kraju. W dzień będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i krańcach wschodnich miejscami duże. Temperatura przeważnie od 6 stopni do 12, tylko na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu cieplej od 12 do 17. Wiatr umiarkowany na północy oraz w górach silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po trzeciej. Po raz szósty Kongres Polaków w Rosji zorganizował dyktando z języka polskiego. Z tej okazji do Moskwy przyjechali przedstawiciele Polonii z najdalszych zakątków Federacji Rosyjskiej. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski starał się dowiedzieć, jaką rolę w ich życiu odgrywa nasz język i nasza kultura.
Organizatorem dyktanta był Kongres Polaków w Rosji. Organizacja ma swoje oddziały we wszystkich regionach federacji i za najważniejsze zadanie postawiła sobie nauczanie języka polskiego i polskiej historii oraz kultywowanie naszych narodowych tradycji. W okresie Związku Radzieckiego nie było z tym najlepiej, ale stopniowo staramy się odbudować lokalne szkółki językowe, zachęcając młodych ludzi do nauki języka przodków, mówi szefowa kongresu Halina Romanowa. Nauczanie języka ojczystego jest najważniejszym chyba elementem w życiu każdego człowieka. Język ojczysty właśnie tu podkreśla naszą narodowość, przynależność do kultury i w przypadku Polonii Rosyjskiej oczywiście w tym kierunku idziemy, bo to jest nasz podstawowy kierunek nauczania języka ojczystego, a uwzględniając, że wielka rusyfikacja, prawda, zrobiła swoje i my jako Polacy w Rosji słabo znamy język polski i właśnie w tym kierunku to dyktando świadczy o tym, że staramy się odrodzić język polski i w regionach i wszędzie, gdzie mieszkamy, staramy się czytać, popularyzować kulturę naszą polską, no i trzymać się, być Polakami. Ja zauważam, że jest sporo młodych ludzi i zdaje się, że oni nie zawsze uczą się od swoich babć czy swoich ojców, po prostu sami chcieli się nauczyć, nie wiem, wzięli książkę i czytali w języku polskim. Różnie jest właśnie, od babci, od rodziców się uczą, ale są bardzo ciekawe elementy właśnie w naszym życiu polskim. Się spotyka. Młodzież przychodzi, która sama się nauczyła, niezależnie od tego, że nawet rodzica ani babcia nie zna, a oni wzięli książki, podręczniki, sami się nauczyli. Język polski można usłyszeć we wszystkich regionach Federacji Rosyjskiej, ale tak naprawdę nie we wszystkich regionach nasi rodacy, którzy tam mieszkają, mogą liczyć na jakieś wsparcie, nie wiem, czy to chociażby z Moskwy, czy z Warszawy. To jest skomplikowane, prawda? Od prawie 30 lat staramy się, żeby był status pewien szkoły polonijnej, czyli szkoły mniejszości narodowych, licencjonowanie, finansowanie nauczycieli, którzy by wykładali język ojczysty dla tych mniejszości narodowych, a w szczególności tych, którzy nie posiadają swojej państwowości w ramach Federacji Rosyjskiej, bo są przecież republiki, prawda, gdzie absolutnie te szkoły funkcjonują, podręczniki posiadają i tak dalej, więc jesteśmy w tej gorszej sytuacji i przez te lata właśnie nie zostało to rozwiązane do końca, mimo naszych też wysiłków i starań. Uważam, że powinna powstać taka komisja też dwustronna, polsko-rosyjska, która by się zatroskała o to, żeby jakby ustawodawczo by to było wprowadzone, że te szkoły nauczania języka ojczystego powinny posiadać swój status, licencje, programy, podręczniki, no i oczywiście finansowane takie z naszej strony są przez prawie 30 lat wymagania i stawiane wobec władz rosyjskich i też staramy się tutaj o wsparcie z polskiej strony. Ale są też przyjaciele, chociażby Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny. Tak, oczywiście i to jest wielka sprawa. Już szóste dyktando ogólnorosyjskie organizujemy i to właśnie na bazie Rosyjskiego Państwowego Humanistycznego Uniwersytetu. Bardzo się z tego cieszymy, mimo że nie posiadamy swoich pomieszczeń, biur do działalności statutowej. Należy tutaj zaznaczyć, że ten budynek, w którym znajduje się teraz Uniwersytet RGGU, był zbudowany na własne pieniądze wielkiego Polaka Alfonsa Szaniawskiego. No i mamy to szczęście, że możemy tutaj przychodzić na pisanie dyktanda z języka polskiego. Iwanowa, prezesem organizacji Polaniny z Ulan-Ude. Skąd tam wzięli się u pani Polacy? Polacy przede wszystkim to zesłani Polacy po powstaniu styczniowym. To są już mieszkają Polacy w trzecim, nawet czwartym pokoleniu. Dobrze, że oni chcą kontynuować tą polskość. Uczymy języka polskiego, poszukujemy miejsc pamięci związanych z pobytem Polaków. Odradzamy tą polskość. Oczywiście działamy w kierunku twórczym, to znaczy propagujemy kulturę polską, tradycje. Oprócz tego zajmuję się jeszcze działalnością wydawniczą. A
dużo jest młodych ludzi, którzy chcą przyznawać się do polskości? Tak, ostatnio to już nie ma barierów i nie ma takiego strachu o tym, że są Polakami. Odwrotnie, młodzi ludzie starają się poszukiwać swoje korzenie, szukają w archiwach, idą na jakieś badania do swoich przodków, gdzie można dowiedzieć się o swoich korzeniach i robią to z wielką chęcią. Jestem prezesem Polonii Karelskiej. Ta Republika Karelska na północy Rosji. To daleko od Moskwy, prawda? Daleko, a od Warszawy tym bardziej, tak. To skąd państwo tam się wzięliście? Z tym językiem polskim, z kulturą polską? Więcej niż 2000 Polaków mieszkałam w Karelii. To jeszcze powstanie polskie. Potem w czasy wojny, II wojny światowej, stalinowskie represje. Dużo Polaków rozstrzelano. Ustaliliśmy pomnik pamięci. Czy młodzi ludzie chcą uczyć się języka polskiego? Przecież oni tak naprawdę pewnie pradziadków czy tam prapradziadków już nie pamiętają. Są takie ludzie, bo uczymy się język polski na uniwersytecie. Taka katedra języka rosyjskiego i inny język słowiański to polski. Nazywam się Lilia Szyszko, jestem prezesem Związku Polaków w Sankt Petersburgu imieniem biskupa Antoniego Mnieckiego. Symbolem tego, że nauka języka polskiego się rozszerza, już piąty rok prowadzimy wielki dyktant języka polskiego. Zawsze jest poświęcona tej osobie, rok którego jest obchodzony w Polsce i tekst jest z tym związany. Oprócz tego, że przychodzą, piszą starannie to, co właśnie przewiduje dyktant, to po dyktancie jest jeszcze spotkanie i przez to ludzie, którzy uczą się języka polskiego w różnych miejscach, po prostu widzą, że nas jest coraz więcej i cieszę się z tego, że to dyktanty języka polskiego już poszło w Rosję, szeroko mówiąc, i odbywa się w różnych miastach państwa rosyjskiego. Język polski i polska kultura są obecne w Rosji od ponad dwóch wieków. Miłość do Polski przywieźli ze sobą XVIII i XIX-wieczni zesłańcy, jeńcy wojenni, przesiedleńcy, których oderwano od ojczyzny po napaści Armii Czerwonej we wrześniu 1939 roku. Wreszcie polityczni więźniowie okresu powojennych represji stalinowskich. Ich potomkowie nie zapominają o Polsce, polskiej kulturze, tradycjach i języku ojczystym. Według oficjalnych danych na terytorium Federacji Rosyjskiej mieszka ponad 300 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Kazimierz Krupa, publicysta, dziennikarz ekonomiczny, kancelaria Drawbridge. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy rozmawiać o jednolitej daninie, która to by była zamiast wielu podatków. Może najpierw tak językowo, panie redaktorze, jeśli można, bo wszyscy, którzy dzieci do szkoły posyłają, są już przyzwyczajeni do używania słowa wygaszanie. Wszyscy, którzy zajmują się ekonomią, znają słowo danina. W normalnym języku nieekonomicznym, niefinansowym brzmi dość archeologicznie, że tak powiem. Cóż znaczy danina i to jedna danina? Mamy się bać, czy mamy się cieszyć? My Polacy, którzy nie studiowaliśmy ekonomii na przykład. Ani bać, ani cieszyć. To jest po prostu podatek. W tej chwili podatek był dwojakiego rodzaju. Czyli jeden to jest na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to są te składki na emeryturę i tak dalej. Drugi podatki dla państwa po to, żeby państwo mogło wypełniać swoje funkcje, czyli szkolnictwo, obronność, dyplomacja, najróżniejsze inne. Niestety, jak wiadomo, zakład czy system ubezpieczeń społecznych wymyślił Bismarck. I wtedy przechodziło się na emeryturę w wieku 65 lat, a ludzie żyli średnio 44-47. W związku z tym z tych składek na te ubezpieczenia przeprowadzono wiele wojen, wybudowano wiele autostrad. No, w każdym razie zmarnowano te pieniądze. My poszliśmy tą samą ścieżką, czyli wydaliśmy te pieniądze, krótko mówiąc. I o ile utrzymywanie tej fikcji, czyli że to rozdzielenie jest, tutaj są te składki na ubezpieczenie społeczne i na tę naszą emeryturę, a z drugiej są podatki, no miało jakiś sens kiedyś, tak teraz nie ma żadnego, bo to wszystko zmierza w kierunku tego, że zmierza w kierunku emerytury obywatelskiej. Już nawet dzisiaj pan premier Gowin powiedział, że jego trójka
czwórka dzieci, żadne z nich nie wierzy, że będzie dostawały emeryturę od państwa. Więc to zmierza w kierunku emerytury obywatelskiej, czyli należnej każdemu, czyli de facto płaconej z naszych podatków. Jak byśmy je pojmowali? Czy to jest na składki społeczne, czy to jest po prostu podatek? Więc danina to jest po prostu podatek, czy składający się z tego, tamtego, owego. Nie ma żadnego znaczenia. Ale jak będzie jedna danina, to będzie czarno na białym widać, ile nam zabierają, że tak powiem, ile to wszystko kosztuje, bo kwota brutto również jest powszechnie znana. Każdy wie, ile brutto zarabia, ale mało kto widział to brutto na własne oczy. I teraz będzie wszystko takie bardziej wyostrzone, można się domyślić. No, tu ma pan rację, że to może być rzeczywiście bardziej widać, że to rzeczywiście, trudno powiedzieć, jaka to będzie jeszcze konstrukcja. Ale koło tych 40% minus będzie mogło zaboleć bardziej niż 40% rozczłonkowane. To no, będzie bardziej widać rzeczywiście. Wie pani, to tak naprawdę, czy my to sobie to zwiemy podatek, składki, danina, jak sobie zwiemy, tak zwiemy, to nie jest istotne. Już Jefferson, jeden z twórców demokracji amerykańskiej, mówił, że jedyna powszechna rzecz to, pewna rzecz to śmierci podatki. Podatki powinny być nie za wysokie i powszechne, czyli nieuchronne. To jest podobnie jak z wymiarem sprawiedliwości. Nie chodzi o to, żeby karać karą śmierci za byle co, natomiast żeby była ta nieuchronność kary. I w funkcji podatków ta nieuchronność tego świadczenia, czyli nikt nie powinien być zwolniony nawet z jakiegoś minimalnego świadczenia, jeżeli dochody go do tego predysponują. Natomiast powinna być nieuchronność, czyli powszechne. Powszechne, nieuchronne. Tylko wtedy ma to sens. Natomiast, czy mówię, tak jak zwiemy, to nie jest istotne, ważna jest wysokość. No i tu też odwołamy się do czasów daniny. Właśnie, bo danina kojarzy nam się historycznie. Jest taka anegdota, mądry książę, który chciał prowadzić kolejną wojnę, a może, nie wiem, kupić sobie kolejne precjoza, nieustannie podnosił podatki w swoim księstwie. I po każdej podwyżce rozsyłał umyślnych w każdy zakątek swojego księstwa, po to by mu donosili. No i jak przyjeżdżali i mówili, panie, ludzie płaczą i płacą. To on wiedział, że jeszcze ma przestrzeń do podnoszenia podatków. Dopiero jak wrócili któregoś dnia za którymś razem i powiedzieli, nie wiemy, panie, co się dzieje, wszyscy się śmieją i nikt nie płaci, to wiedział, że wyczerpał już możliwości podatków. I tylko o to chodzi w takiej daninie, w takim podatku czy w czymkolwiek, żeby ludzie płakali i płacili, narzekali i płacili, a nie śmiali się i nie płacili. I o to tylko chodzi, o wysokość. A śmiać się i płacić, to w jakiej konstrukcji jest możliwe? Nie, to chyba jest niemożliwe. Bo jeżeli ktoś po prostu już się przekłada, zaczyna się coraz mniej opłacać pracować. Ja oczywiście mam nadzieję, że dożyję jeszcze, że doczekam, kiedy podatki bezpośrednio zostaną zlikwidowane, bo może przy tej właśnie rewolucji, którą się zapowiada, nie iść w tym kierunku, tylko iść w kierunku podatków pośrednich. Krótko mówiąc, nie opodatkować pracy, tylko opodatkować konsumpcję. Jeżeli by pan sobie kupował bardzo drogi samochód, to wtedy pan by zapłacił bardzo wysoki podatek. Jeżeli pan by jadł dużo mięsa, pił alkoholu, to wtedy będzie pan płacił wysoki podatek. A jeżeli pan będzie żył skromnie i oszczędnie, to będzie pan płacił mały podatek. Wtedy może pan pracować dowolnie dużo i bardzo dużo zarabiać, ale jak będzie pan mało wydawał, będzie pan płacił mały podatek. Może pan nie pracować nic, ale wydawać bardzo dużo, nie wiem skąd, ale to jest inna sprawa, to wtedy płaci pan podatek wysoki. Mam nadzieję, że to kiedyś do tego dojdzie, bo to jest jedynie naprawdę sprawiedliwe. Według pani premier należy, cytat, dokonać oceny, czy taka jednolita danina nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorczości w Polsce. Tak z pani premier na nasze. Mówię, jednolita danina nie ma to żadnego znaczenia. No bo znamy jeszcze mało szczegółów, jak to miałoby wyglądać, jakie stawki podatkowe będą obowiązywać. To znaczy, ja sądzę, że do tego w ogóle nie dojdzie, bo to jest zbyt skomplikowany proces, na pewno nie szybko, bo to jest bardzo złożony proces i tu właśnie jest kwestia... Ale eksperci już kończą pracę, też tak słyszymy. Już jest tak, wszystko ale pani premier też powiedziała, że wyobraża sobie, że to nie wejdzie, a przynajmniej na pewno nie do końca roku. Czyli trudno jest powiedzieć, wie pan, mój guru ekonomiczny Frédéric Bastiat, już ponad 150 lat jak nie żyje, on mówił tak, że dobry ekonomista patrzy na te, znaczy zły ekonomista patrzy tylko na te skutki, które widać od razu, a dobry ekonomista patrzy na te skutki, których nie widać, które się ujawnią za jakiś czas. I przy wprowadzeniu takiej, przy robieniu reformy podatkowej, rewolucji podatkowej, wszystko jedno, jak sobie tam to nazwiemy, trzeba patrzeć nie na te skutki, które nastąpią natychmiast i na to wzburzenie, tylko to, jakie to
będzie miało efekt dla właśnie rozwoju przedsiębiorczości. My staliśmy się takim najbardziej przedsiębiorczym narodem Europy. Wyprzedziliśmy już wszystkie. Wie pan, dlaczego to się stało? Poprzez sytuację na rynku pracy i to samozatrudnienie tak zwane, czy tą jednoosobową działalność gospodarczą. To jest w tej chwili absolutny fundament naszej gospodarki, naszego dochodu narodowego, naszego produktu krajowego brutto. I trzeba bardzo, bardzo zwracać uwagę, żeby tego nie zniszczyć, bo to jest ogromne osiągnięcie i zastąpienie czegokolwiek wydaje się na tym etapie niemożliwe. Ale dziś, kiedy przedsiębiorcy słuchają tych zapowiedzi o jednolitej daninie i słyszą, że z jednej strony wszystko jest prawie gotowe, eksperci kończą pracę, z drugiej słyszymy, że ta danina nie wejdzie tak szybko w życie, bo pewne jednak wątpliwości się pojawiają, to mają się zastanawiać i się bać, że na tym stracą. Czy to są przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, czy ci duzi przedsiębiorcy, czy zwykły obywatel na tym straci, czy zyska, czy już możemy dzisiaj powiedzieć, kto zyska, kto straci, ile w tej bliższej perspektywie i tej dalszej, o której rozmyślają ci dobrzy ekonomiści. Znaczy, widzi pan, jeszcze się nic nie stało, już wszyscy tracimy. I to jest właśnie ten pewien kłopot. Kłopot polegający na tym, że biznes niczego tak nie ceni jak stabilność warunków, ale każdy z nas sobie ceni stabilność warunków. Mało tego, mój piesek sobie ceni stabilność warunków, wie, że jak jest zupa o tej godzinie, to ma być o tej godzinie. Wszystko jest poukładane, wszystko jest ok. Mamy bardzo dramatyczny spadek wzrostu PKB, prawda? Z konsumpcją się nic nie dzieje, a nawet za sprawą 500+, ona się dobrze ma. Eksport jest na mniej więcej stałym poziomie, niestety nie rośnie. To trochę szkoda, ale nie rośnie. Natomiast spadek dramatyczny, bo już można mówić naprawdę o sporym, istotnym spadku PKB, to są inwestycje właśnie. I co się stało? Niby nic się nie stało, prawda, jeszcze takiego, ale zapowiedź zmiany tego, zmiany tamtego, zmiany owego, zapowiedź zmiany bez szczegółów, czyli że przedsiębiorca nie może sobie usiąść z kalkulatorem i długopisem i przeliczyć to na tym zyskam, na tym stracę, tylko wie, że jest jakaś zmiana, to co mówi? Poczekam. To nie znaczy, że on te pieniądze nie wiem, wydał gdzieś tam. On je kumuluje, ale w każdym razie wstrzymuje się z decyzjami. Czyli my już tracimy, jeszcze się nic nie stało. Ale przez wprowadzenie tego elementu niepewności tracimy wszyscy. Ale to poczekam, komu służy, kto na tym poczekam traci? Sam przedsiębiorca, a politycznie na przykład? Wszyscy tracimy. Komunikacyjnie, jeśli mówimy, zapowiadamy coś, będzie się działo. Konstytucja dla biznesu, dobrze. Trzeba poczekać na pewne konkretne rozwiązania, projekty ustaw na przykład, konkretne modele zachowań wprowadzane już w życie, ile ten okres oczekiwania ma trwać? Trudno powiedzieć. My możemy być bardziej rozedrgani, na przykład bardziej nerwowi, my przedsiębiorcy, my obywatele, ale że komunikacyjnie politycy zyskują na tym przeczekaniu, na tym czekaniu? Nie, bo sądzę, że nie. Właśnie tu się trochę dziwię, że to jest tak jak na przykład z popieraniem tego, co polskie. My mówimy głośno obwieszczamy. Będziemy teraz promowali to, co polskie. W związku z tym Komisja Europejska od razu uszy stawia na baczność, nasłuchuje bardzo. Tymczasem tacy Niemcy na przykład robią to, ale nic o tym nie mówią. I jak land jakiś niemiecki ogłosi przetarg na autobusy, to naprawdę trzeba, bo Solarisowi się udaje, ale to naprawdę trzeba przedstawić fantastyczną ofertę, czy PES-ie, żeby wygrać ten przetarg. A tak naprawdę jest preferencja jednoznaczna, czy to we Francji, czy w Niemczech, czy w jakimkolwiek innym kraju. Preferencja przedsiębiorstw miejscowych, krajowych. Ale oni o tym nic nie mówią. I tak właśnie jest w biznesie, że o tym się im mniej mówi, tym lepiej. A u nas właśnie się mówi tak, teraz zlikwidujemy, będzie jednolita danina, zlikwidujemy najróżniejsze podatki. I wszyscy mówią tak, znając państwo, to nie wydaje mi się i programy społeczne, które zostały uruchomione, na które trzeba przecież pieniędzy skąd wziąć, to należy domniemywać, że to obniżka nie będzie. Tylko będzie podwyżka, ale teraz tak, podwyżkę 1-2% pewnie wszyscy by zaakceptowali, ale może ona jest wyższa, nie wiemy. Na wszelki wypadek mam pieniądze trochę odłożone, to poczekaj. I dalej podwyżka to pewnie nie wprost, bo by się cała
konstrukcja komunikacyjna zawaliła, więc trzeba szukać, trzeba być detektywem, nie tylko biznesmenem, aby szukać tych ukrytych kosztów, ukrytych podatków. No więc dokładnie. Ja się trochę tutaj dziwię tej komunikacji, że tak rzuca się jakieś hasło, a później, i to jeszcze niespójne są te hasła, proszę zauważyć, że tu premier Morawiecki mówi coś innego, a co innego mówi ktoś inny. I to po prostu, mimo że się nic takiego złego nie stało, to zaowocowało tym dramatycznym spadkiem, bo jeżeli nawet dramatycznym nie nazwiemy spadku PKB, ale ja myślę, że to już jest bardzo poważna sprawa, o tyle spadek inwestycji jest dramatyczny. Właśnie na skutek takiego, poczekam, zna pan w brydżu taką zasadę. No właśnie w brydżu jak się gra i tak nie do końca jest pan pewien, czy ma pan karty silniejsze od przeciwnika, przepraszam, w pokerze, czy pan ma pan silniejsze karty od przeciwnika, to mówi pan, no czekam. I właśnie, no mówi pan, pewnie mam dobre karty, mogę z nim zagrać, ale pewności nie mam, w związku z tym już więcej pieniędzy nie zaryzykuję, ale te, które tu już włożyłem w tę stawkę, jestem gotów zainwestować. Więc mówię, ciszej nad tymi zmianami i mówić, jak już są przygotowane. No i te pokerowe twarze. I no, pokerowe twarze są niezbędne. Niezbędne, ale no dobrze. A jeśli słyszy pan jako przedsiębiorca, który chce zacząć nowy etap swojego zawodowego życia w Polsce, czy taki przedsiębiorca zapowiedzi nie już tylko jednolitej daniny, ale zapowiedzi konstytucji nowej dla biznesu, czyli kolejnej rewolucji, zbioru zasad starych, nowych, to myśli pan, o, dobry czas idzie, bez względu na to, jak politycznie moje układają się sympatie, to będzie dla mnie dobry czas, aby rozpocząć? Pan, przez lata, a może nawet i dekady, karmiono nas tym jednym okienkiem. Czyli, że w jednym okienku pan zakłada przedsiębiorstwo. Tak jakby każdy przedsiębiorca zakładał tej działalności gospodarczej co drugi dzień. To wtedy byłoby to jedno okienko bardzo ważne, prawda, że pan przychodzi do jednego okienka. Ale jak ktoś założy taką działalność, bo to już ją ma. I przeżyje 5 okienek wtedy. No, da radę. Jeżeli to tylko będą życzliwi urzędnicy i nie będą te procedury jakieś, to nie w jednym okienku jest problem. No, że to jedno okienko, tak jak sznurek dostał powiązałek i papier toaletowy za komunizmu, stało się takim najważniejszym tematem, o którym wszyscy dyskutowaliśmy. No właśnie przejrzystość, prostota procedur i przejrzyste podatki i życzliwa interpretacja. Tylko ja też panu opowiem tu, no ja jestem też takim przedsiębiorcą, opowiem panu o moich kontaktach z Urzędem Skarbowym. Otóż o kontaktach z Urzędem Skarbowym pewnie wszyscy, i pan, i ja, i wszyscy inni, naczytaliśmy się już niewyobrażalnie strasznych rzeczy. Otóż zaskoczę pana, ale dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie, bo już doświadczyłem tego wielokrotnie. Ja nie miałem żadnego nigdy problemu z Urzędem Skarbowym i żadnego złego kontaktu. Kiedyś pojechałem do windy nie ma w moim Urzędzie Skarbowym. Pojechałem tam, byłem w okulach, no i okazało się, że mój pokój jest do którego zostałem poproszony, jest na trzecim piętrze. Więc zadzwoniłem i powiedziałem, że wie pani, no dla mnie to trzecie piętro jest jak księżyc, takie same mam szanse dotarcia. Pani nie to, że zeszła, zbiegła, żeby mi to pomóc załatwić i wszystko załatwiliśmy w ciągu 5-7 minut, bo sprawa nie była jakaś tam niezwykle istotna, czyli jeszcze i ta ludzka życzliwość. I tu dochodzimy do tej konstytucji. Ja nie sądzę, żeby w tej konstytucji były jakieś rewolucje. Ja myślę, że to będzie pewne pozbieranie i uporządkowanie. I jeżeli premier Morawiecki mówi o właśnie takiej życzliwości, o interpretowaniu na rzecz podatnika czy przedsiębiorcy, o nietraktowaniu przedsiębiorcy jako wroga i tego wstrętnego, wrednego kapitalisty, który wykorzystuje pracowników. Jeżeli nawet, powiem więcej, jeżeli nawet w tej konstytucji będą różne jakościowo rzeczy, ale będzie ta retoryka przebijała się, że my chcemy zrobić przyjaźnie, to tylko będzie lepiej. To tylko ale na papierze my chcemy zrobić przyjaźnie, później jak my robimy, to zależy, czy ta pani miała dobry dzień, którą pan tam zawezwał telefonicznie na partę z trzeciego piętra, czy akurat jej koleżanka, tak, bo ja taki nastroszony poszedłem ostatnio do Urzędu Skarbowego i dostałem za swoje dlatego. To też wszystko zależy od tego, kto, gdzie i jak. Czy tutaj trzeba budować pewną konstytucję? Duże słowo, ważne słowo. To trzeba o tym mówić. Czyli o inwestycji, o polskim przemyśle nie mówimy, a robimy, a tutaj mówimy o takich miękkich. A tu,
tutaj trzeba, a o miękkich właśnie trzeba mówić, kształtować opinię, żeby nie było, że ten przedsiębiorca to jest krwiopijca, bo nie jest, bo to jest bardzo ciężko pracujący człowiek, który każdą złotówkę musi naprawdę ciężko wypracować. A bardzo dziękuję dziś za spotkanie. Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny. Dziękuję bardzo. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. W czwartek minister cyfryzacji Anna Streżyńska ma spotkać się z przedstawicielami Facebooka z Dublina, którzy zajmują się polityką społecznościową tego serwisu. Jak powiedziała na konferencji prasowej, rozmowy mają dotyczyć zasad blokowania treści na portalu, wolności słowa i sprawności usuwania treści łamiących prawo polskie czy europejskie. Według minister Anny Streżyńskiej sygnały o potrzebie spotkania napływały ze wszystkich stron sceny politycznej, bo jednym z problemów Facebooka jest automatyczne blokowanie zgłoszonych profili. Jeżeli jakaś grupa złoży więcej niż 10 skarg, to następuje blokada automatyczna bez szczegółowego sprawdzania, czy zarzut jest uzasadniony. Zdaniem minister Streżyńskiej działania Facebooka w takich przypadkach podchodzą pod cenzurę prewencyjną, która w Polsce w przypadku mediów jest zakazana. Jak się cofniemy do konstytucji, to mamy przepis, który wyraźnie mówi, że cenzura prewencyjna w stosunku do mass mediów jest niedopuszczalna. Oczywiście w granicach ustalonych ustawami. Wyjątkiem, jak dodaje minister Streżyńska, jest ustawa antyterrorystyczna, która pozwala na blokadę treści propagujących terroryzm. Przypomniała również, że Facebook, podobnie jak Twitter czy YouTube, podpisały z Komisją Europejską kodeks postępowania w sprawie zwalczania nielegalnej mowy nienawiści online. Jednak jej zdaniem warunki blokady muszą być przejrzyste. Musimy znaleźć takie rozwiązania, które będą trochę obiektywizowały te decyzje i które spowodują, że na przykład będzie podawana przyczyna do publicznej wiadomości, a procedury odwoławcze zostaną usprawnione. Na początku listopada Facebook zablokował m.in. strony Marszu Niepodległości, Ruchu Narodowego Młodzieży Wszechpolskiej czy osób udostępniających plakat promujących marsz. Decyzja administracji portalu została cofnięta, a pod warszawską siedzibą Facebooka organizacje narodowe zorganizowały protest. Praca w więzieniu będzie obowiązkiem osadzonego, powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki i zapowiedział zmianę przepisów. Minister promował rządowy program pracy dla więźniów. Projekt przewiduje budowę 40 zakładów pracy w więzieniach. Na więźniu nie ciąży obowiązek pracy. Resort Sprawiedliwości chce to zmienić, powiedział wiceminister Patryk Jaki. Kodeks karny wykonawczy już mówi o tym, że więzień powinien pracować, ale my chcemy użyć tutaj twardszego zapisu. W wielu miejscach ci jest tak, że mimo, że tą pracę ma, no, prawda, mówi, że sobie do tej pracy nie pójdzie. No nie może tak być. Dlatego nie dość, że napiszemy twardo, że musi pracować, ale jeszcze z drugiej strony tą pracę dostarczymy, żeby nie mógł mówić, że tej pracy nie ma. Obecny rządowy program pracy dla więźniów składa się z trzech elementów. Po pierwsze, zakładane jest zbudowanie w latach 2016-2023 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować więźniowie. Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Ostatni filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 3:33, czas na debatę poranka. Krzysztof Grzybowski, jego goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Władysław Kosiniak-Kamysz został w sobotę podczas kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego ponownie wybrany na stanowisko prezesa. Za jego kandydaturą opowiedziało się ponad 1000 delegatów. Na kontrkandydata Stanisława Rakoczego głosowało zaledwie 50 osób. Również w sobotę odbył się kongres lewicy, a przeciwko planowanym zmianom w edukacji demonstrowali z kolei nauczyciele. Według głównego organizatora manifestacji Związku Nauczycielstwa Polskiego uczestniczyło w niej około 50 tysięcy osób. Do tych tematów dorzućmy jeszcze kongres lewicy oraz deklarację kanclerz Angeli Merkel o kandydowaniu na czwartą kadencję. No i robi nam się z tego plan dzisiejszej rozmowy. A o tych wszystkich wydarzeniach rozmawiać będę oczywiście z naszymi gośćmi. Pan Tomasz Pietryga, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Pan Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Witam serdecznie. I pan Sebastian Gajewski, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panowie, na początek dwa kongresy.
Kto proponuje w takim razie zacząć od PSL-u, bądź co bądź jeszcze niedawno partia rządząca, współrządząca, koalicjant, teraz borykająca się z gigantycznymi problemami wewnątrz, na zewnątrz. Pytanie, czy nowy, stary prezes da radę tchnąć jakąś energię w PSL? Ma bardzo trudną sytuację. Mnie się wydaje, że on walczy, PSL walczy w tej chwili. Pan Tomasz Pietryka. O życie. Do tej pory ludowcy byli przez ostatnie lata w takiej szczęśliwej sytuacji, że jednak byli w koalicji, mieli realny wpływ na kształtowanie polityki i również na kształtowanie polityki rolnej państwa. W tej chwili takiego wpływu nie mają, poza tym nie mają też wpływu na obsadę stanowisk w wielu agencjach, instytucjach i tak dalej. I to powoduje, że już nie kształtują nie mają takiego oddziaływania na rolników. A z drugiej strony mamy PiS, który, jak ostatnio powiedział Jarosław Kaczyński, jest zwrócony w stronę wsi. Kaczyński powiedział, że reprezentuje, że PiS reprezentuje interesy wsi, że reprezentuje tą tradycję stuletnią ludową. I tak naprawdę PiS ma wszelkie instrumenty legislacyjne na przykład, żeby ten elektorat wiejski zdobyć. Dlatego mnie się wydaje, że jeżeli w PiSie nic się nie wydarzy w przyszłych wyborach, no to ludowcy mogą powtórzyć los SLD. Nie dotrwają nawet do wyborów samorządowych? Ja myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe Sebastian do wyborów Rejewski. Samorządowych z pewnością dotrwa. To jest najliczniejsza pod względem liczby członków partia w Polsce o strukturach w całej Polsce. Natomiast rzeczywiście zgadzam się z tym, że to już jest zmierzch Polskiego Stronnictwa Ludowego i myślę, że tutaj są dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna jest taka, że ja mam głębokie przekonanie, że to nie są już czasy, w których formuła partii klasowej, która nie odwołuje się do żadnej ideologii, ale po prostu odwołuje się do pewnej grupy społeczno-zawodowej i jej interesy usiłuje reprezentować, nie jest już w dzisiejszych czasach aktualna. Polskie Stronnictwo Ludowe z jednej strony jest partią klasową, która chce reprezentować rolników, ale w tym zakresie przegrywa z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość bardzo skutecznie zagospodarowuje ten elektorat wiejski, który jest jednocześnie konserwatywny i tradycyjny. Myślę, że ta oferta jest znacznie bardziej atrakcyjna dla mieszkańców wsi, aniżeli oferta Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przy czym jednocześnie chciałem zaznaczyć, że nie jestem też przekonany, że dzisiaj mieszkańcy terenów wiejskich szukają partii, na którą będą głosować, dlatego że są rolnikami. Stawiam, że ze względu na to, że coraz więcej mieszkańców terenów wiejskich nie zajmuje się rolnictwem i nie żyje z rolnictwa, oni bardziej szukają partii konserwatywnej, partii tradycyjnej, reprezentującej taką tradycyjną wizję patriotyzmu i wizję państwa, i to gwarantuje PiS. Natomiast druga kwestia... Rozumiem, że tym bardziej ta partia klasowa nie jest już im do niczego potrzebna. Nie jest im do niczego potrzebna, czy w ogóle nie jest dzisiaj w Polsce potrzebna. Natomiast druga kwestia wydaje mi się, że jeszcze bardziej istotna. Polskie Stronnictwo Ludowe było przez 8 lat partią współrządzącą i niestety na Polskim Stronnictwie Ludowym odbija i te 8 lat się odbija. Polskie Stronnictwo Ludowe przez te lata zbudowało, czy raczej utrwaliło swój obraz jako partii wiejskiej biurokracji, która zajmuje się obsadzaniem stanowisk we wszystkich możliwych organach administracji publicznej, w tym w szczególności w rozmaitych agencjach rolnych. Hasło PSL posady swoim ludziom dość mocno utrwaliło się w świadomości społecznej i myślę, że chociażby z tego powodu Polskie Stronnictwo Ludowe dzisiaj nie jest już atrakcyjne dla elektoratu wiejskiego, a tym bardziej dla jakiegokolwiek innego, bo z tych dwóch przyczyn, o których mówiłem, szanse na pozyskanie nowego elektoratu po stronie PSL-u są żadne. Panie Jacku? Co ciekawe, ja byłem na kongresie PSL-u i co ciekawe, z moich rozmów z działaczami wynika to, że oni są doskonale świadomi tego problemu, od tego, o czym my tutaj rozmawiamy. To doskonale świadomi tego, że rolnictwem coraz mniej zajmuje się ludzi na wsi i wiedzą doskonale o tym, że koalicja z Platformą Obywatelską im zaszkodziła i
I tutaj mają ogromne pretensje. Czy jest jakaś recepta w takim razie? No właśnie, problem jest w tym, że jak na razie chyba nie wymyślili tej recepty. No wybierają konsolidację partii, próbują chyba iść jednak drogą PiS-u i innych formacji, które znajdowały się w opozycji, czyli centralizować się i wybrać, postawić na jednego wodza. Drogą Platformy? Tak, znaczy może nie tyle drugą Platformę, co bo pewnie liczą na to, że liczą na kilka rzeczy, tak? Przede wszystkim liczą, że odbiją się na wyborach samorządowych, bo liczą, że ciągle gdzieś tam poparcie tych wójtów starych, którzy są po 20 lat wodzami we własnych gminach, no gdzieś się jednak później pozwoli odbić od dna. I to jest wielka nadzieja, tak naprawdę ostatnia nadzieja PSL-u, że oddolnie po raz kolejny pokaże w tych wyborach samorządowych, że znowu gdzieś tam wyjdzie, że 20% na nich głosuje. To no, chyba mam 20% nadzieję, że... to zastanawiam się, czy ktokolwiek w PSL-u wierzy w taki wynik. Mówię tylko o tym, co ludzie myślą. Tym bardziej, że książeczki mają być tak. Trochę inne. Też właśnie mówiłem o tym, że w tym momencie no nie liczyłbym na to, że ktoś tak nie przypilnuje tych wyborów. No, tylko się śmiali, no ale no, to takie jest po prostu myślenie. Ale czy w takim razie stąd brak jakichkolwiek poważnych rywali w tych wyborach? Nikt z tych ważnych działaczy PSL-u, byłych liderów, dzisiejszych współliderów, no, nie chce brać odpowiedzialności za tak zwane wyprowadzenie sztandaru? A jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo rzeczywiście to, co ich ubodło strasznie i to było widać na tym kongresie, to to, że PiS przypisuje sobie reprezentację Ruchu Ludowego. Tam było widać, że to na tym kongresie, że to strasznie ugodziło w honor. Tak, ale retoryka Kosiniaka-Kamysza nawet była zwrócona przeciwko PiS, ale to jest naturalne. Tak, ale tak, było na przykład zbierano na pomnik Wincentego Witosa w Kielcach. Chodziły grupy rekonstrukcyjne batalionów chłopskich. Był prawnuk Witosa na tym kongresie, więc widać, że tutaj jest próba zbudowania i skupienia tych działaczy tak, żeby wokół idei i właśnie wokół tej historii Ruchu Ludowego. Więc... Czyli walka o to, kto ma większe prawa do Wincentego Witosa. Tak, ale to jest racjonalna strategia oblężonej twierdzy. Tak? Znaczy, jeżeli odbierzemy PSL-owi tą historię, no to do czego się zacznie odwoływać? Do ZSL-u? No niestety. Panowie, to w takim razie teraz inne ważne wydarzenie, które zresztą wzbudziło bardzo poważne kontrowersje i bardzo gorące komentarze. Już na sam koniec. Mowa o manifestacji nauczycieli. W ten weekend do Warszawy zjechali nauczyciele z całej Polski. Według organizatorów na ulicach Warszawy miało się pojawić nawet 50 tysięcy protestujących. No, kolejny bardzo poważny głos w tej właściwie już nie debacie, a kłótni dotyczącej reformy edukacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest związkiem trochę politycznie zaangażowanym i nie można od tego abstrahować. Jeśli chodzi o samą reformę, no bo to można ją różnie oceniać. Można ją oceniać z punktu widzenia nauczyciela, można oceniać ją z punktu widzenia samorządu i można oceniać z punktu widzenia własnych doświadczeń czy doświadczeń rodzica. I moim zdaniem, jeżeli obserwując tą reformę, ja i pewnie koledzy również chodzili do szkoły ośmioletniej. Ja przepraszam, jestem pierwszym rocznikiem, który chodził do gimnazjum. Tak. No to ja jeszcze ośmioklasowa, przyznaję. I jednak ja to dobrze wspominam, w sensie takim, że szkoła to nauka, ale również tworzenie pewnych więzi. U młodego człowieka kształtują się te więzi bardzo wcześnie. U mnie jest tak na przykład, że te więzi właśnie z podstawówki, one przetrwały do dzisiaj. Te z liceum czy później już jest z nimi troszeczkę gorzej. Więc ten element jest bardzo ważny i mnie przekonuje, znaczy z tego powodu. Jest również punkt rodzica. Zmiana szkoły co kilka lat powoduje pewne niedogodności organizacyjne. I teraz, jeżeli tak się już stało, prawda, mamy to gimnazjum,
Dla mnie niedogodność jest jedna w tym wszystkim, że te reformy zmieniają się co pewien czas. Przed chwilą mieliśmy cały korowód, całą karuzelę z sześciolatkami. Ja w pewnym momencie nie wiedziałem już, czy moje dziecko ma chodzić do szkoły, czy do podstawówki, bo te przepisy zmieniały się co pół roku. I to jest słabość tej reformy. Gdyby nie to, że te reformy są zbyt często, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby gimnazja zlikwidowano i uczniowie chodzili do normalnej podstawówki ośmioletniej. Czy ja myślę, że w tej dyskusji możemy różnie tę reformę oceniać, ale myślę, że w niej chodzi przede wszystkim nie o to co, tylko przede wszystkim jak. I to też Związek Nauczycielstwa Polskiego na to zwraca uwagę. To znaczy, że nie jest to tyle protest przeciwko likwidacji gimnazjum, chociaż rzeczywiście duża część Związku Nauczycielstwa Polskiego tych gimnazjów broni, ale przede wszystkim jest to protest przeciwko sposobowi przeprowadzania tej reformy, który godzi w interesy nauczycieli jako grupy zawodowej, godzi w interesy samorządów jako organów prowadzących i godzi wreszcie w interesy rodziców, które tutaj, jak pan redaktor, oczekują pełnej, spójnej informacji. Nie mówiłem w imieniu wszystkich rodziców. Jasne, pełnej, spójnej informacji, co, jak się będzie działo dalej z ich dziećmi. Rzeczywiście ja mam takie poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość trochę ryzykuje, natomiast mam takie poczucie, że mimo wszystko w sensie politycznym Prawo i Sprawiedliwość się ta reforma opłaci. Rzeczywiście zrazi do siebie nauczycieli, zrazi część rodziców i zrazi część samorządów, to pewnie także wygra? Własnych. Ale nauczyciele są zrażeni z reguły do wszystkich rządów. Ale natomiast co zyska? Moim zdaniem ta reforma, podobnie jak 500+, ona daje społeczeństwu poczucie realnego wpływu na władzę. To znaczy, to jest takie poczucie sprawczości po stronie obywateli, po stronie elektoratu. Głosujemy w 2015 roku na Prawo i Sprawiedliwość, które mówi, likwidujemy gimnazja i za dwa lata gimnazja są zlikwidowane. Ja myślę, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości to doceni, w szczególności ten, który akurat nie ma dzieci w szkole. Pan Jacek Liźniewicz. Tak, no ja mam, powiem szczerze, z protestami mam problem. Tak, raczej o tyle, po pierwsze uważam, że ten protest, że to nie jest spór o w tym momencie o kształt edukacji, no bo ZNP, gdyby była wierna swoim postulatom, no to w zasadzie pan Broniarz w 99 roku był przeciwko reformie. Ale panie Jacku, dokładnie to samo przypomina się pani minister Zalewskiej. Tak, no oczywiście. Tylko, że jednak PiS-owi trudno zarzucić postulat PiS-u o tym, że będzie likwidował gimnazjum, no nie wiem, od 4 lat to już jest tak minimum. Ale stało się teraz. I teraz się to dzieje, tak? Po drugie, już nie przypomnę, że Lewica w zeszłym roku, startując w kampanii wyborczej, również była za likwidacją gimnazjów. No teraz pan Broniarz tego nie pamięta. Moja mama, która jest nauczycielką 30 parę lat, wczoraj zadzwoniła do mnie i mówiła, że pierwszy raz było jej wstyd, że jest nauczycielem, jak zobaczyła flagę polską na stosie śmieci. Rzeczywiście był to niezbyt fajny obrazek finalnie. Ale co już do samej reformy, no ja mam o tyle inne doświadczenia z edukacją, że ja jestem rocznik 86, który był całkowicie dotknięty dobrodziejstwem poprzedniej reformy i wprowadzania gimnazjum. Pamiętam dokładnie, jaki był chaos, jak wprowadzano, jak robiono. Najpierw chciano zrobić egzaminy do gimnazjum, później się z nich wycofywano, później zrobiono je na próbę. Później to samo było po gimnazjach. Później nowa matura to był już w ogóle jakiś hardcore, bo zmieniano formułę średnio raz na miesiąc. I mam o tyle poczucie, że teraz zmienianie, wracanie do poprzednich rozwiązań, no generalnie gotuje tym uczniom te same problemy, które ja miałem
w drugą stronę, tak? No tak, to jest chyba generalny problem taki, że jednak mamy za dużo reform, tak? Że za dużo i za często się pewne takie fundamentalne rzeczy się zaczyna zmieniać i to jest słabość. Tak, być może jest to słabość, ale ja mam wrażenie, że nasze społeczeństwo zagłosowało za Prawem i Sprawiedliwością, właśnie dając mu większość w Sejmie i w Senacie właśnie ze względu na głód reform. To znaczy, ja miałem wrażenie, że nasze społeczeństwo miało potrzebę realnej zmiany, tak? I Prawo i Sprawiedliwość, jakkolwiek oceniać te reformy, akurat jestem przeciwnikiem likwidacji gimnazjów, po prostu społeczeństwu daje to, czego ono oczekiwało. Oczekiwało władzy, która jest sprawna i która nie będzie, która jest sprawna i która będzie miała odwagę szybkiego realizowania tu i teraz swojego programu wyborczego. My tak naprawdę w tej chwili mamy pierwszą ekipę rządzącą, która się tak zachowuje, aczkolwiek można to różnie oceniać. W mojej ocenie wprowadzanie nowego ustroju szkolnego w ciągu dwóch, w zasadzie roku, a no dwóch lat szkolnych jest absurdem i będzie miało daleko idące konsekwencje i organizacyjne, i finansowe, już nie wspominając o interesach dzieci i rodziców. Natomiast rzeczywiście to jest pokazanie przez Prawo i Sprawiedliwość, przez tą ekipę rządzącą, jesteśmy sprawni, państwo w naszych rękach, jest w naszych sterach. Ja jedno słowo dodać.